Chodź na górę. Zajrzyj tu. Aha, nic z tego. Więc weźmy to. No, przystopujemy kąśliwe zapędy naszego zielonego kolegi. Nie zajrzymy mu w gardełko. Dobra, zapomniałeś jeszcze o patyku. O, lupa. Jak fajnie. Teraz tą lupę użyjemy, żeby powiększyć sobie obraz. Teraz chodźmy sobie wziąć to. Słonecznik. Bardzo delikatnie się robocik obszedł z tym. No i teraz trzeba wyjść. I widzicie, zamek polega na tym, że trzeba ułożyć jakąś odpowiednią sekwencję tych kropków wszystkich. I teraz odpowiedź jest w dwóch możliwych miejscach. Możemy przeglądać te slajdy albo zaczaić się z tą lupą na tego tutaj właśnie motylka latającego, jak widzicie. I to będzie jedno i to samo. Zobaczmy slajdy. Halo, nie w tą stronę, tak? Jakieś różne rzeczy. Mechaniczne owady. O i. Jest, ale on ma wszystkie kropki włączone, tak? No dobra. Nie wszystkie. Tutaj trzy w takim trójkącie i na rogach. Będzie dobrze. Trzy tak. Te nie. I na rogach. No i to było rozwiązanie. Prościzna, jak się wszystko wie. Gorzej, jak się nie wie. No to od razu skapowałem, o co w tym chodzi. Jakimś cudem. Chodź tu na dół, koleś. To jest taka prasa właśnie, gdzie można wytłoczyć olej. Podstawiamy tutaj oliwiarkę, żeby nam ni kropelka nie uciekła. I pyk. No i zaraz będziemy tutaj tłoczyć. No i trzeba się namachać trochę, bo to. No i leci, proszę Państwa, olej słonecznikowy, smaczny i zdrowy z pierwszego tłoczenia. Tak, kujawski. Jest. Jeszcze. Starczy. No i tu zagadką dla mnie było, jak stąd zejść, bo tam w środku nie da się wrócić z powrotem przez ten wentylator. Więc tu z tym panem policjantem pogadamy. Pan policjant ma tu jakieś, nie wiem, wygląda jak jego dziecko jakieś może, które jak widać jest słabowite, bo potrzebuje baterii, no. No i nic, i pan po prostu pokazuje swoje senne dziecko i no nie da się nic zrobić, a za nim są drzwi jakieś. I tu dla mnie było wielkim zaskoczeniem, jak odkryłem właśnie tą strzałkę. Proste, co? Jesteśmy tutaj. Złaź na dół. Dobra, i teraz idziemy dać dziadkowi olej. Chodź tu. Wiem, że się pewnie zastanawiacie, czemu tak długo nie wrzucam filmów. Otóż ostatnio pojawił mi się problem, gdyż odcięli mi internet, ale już niedługo będzie z powrotem.
nastąpiła pewna biurokratyczna pomyłka, nazwijmy to w ten sposób. Tak bardzo okrężnie. No. Dziadek się nasmarował i co? A, i teraz kurde, rześki dziadek się zrobił. O. Aha, że dziadek wcale nie musi jeździć na wózku inwalidzkim, on po prostu lubi. Dał nam bilet dziadziuś. Nie wiadomo skąd dziadek miał bilet do salonu gier. No to widzicie? Żeśmy raz pociągnęli, patrzcie, facet się do dzisiaj kurde męczy z tym, no. Tu będzie fajny pokoik, naprawdę fajny. Tak, nie wiadomo co z tym zrobić, dopóki się tego nie zrobi, nie? No, wchodzimy, tu jest salon gier, jak zresztą tam po tym logo można było się domyśleć. Tu widzicie, zobaczcie, normalnie coś pięknego. Bohaterzy gry Galaxian. Dobra, i o co tu chodzi? Wsiądźmy na ten rowerek na początek, na rozgrzewkę. No i tutaj też trzeba właśnie kręcić. No. Kurczę, nie wychodzi mi to kręcenie w ogóle. Ach, kurde, chyba touchpadem będzie lepiej. No, touchpadem, jednak lepiej się touchpadem kręci. No, 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 no. Kręć, kręć, kurczę. Czesław. Nie, normalnie ty nie umiesz rowerem jeździć. Wiecie co, nie wiem czemu, ale poprzednio jak grałem sobie samemu, to jakoś to się... Czekajcie może. No już, już prawie dobrze, prawie dobrze, no. Ej, ej. Sorry, kurde, za moje kalectwo. Niesamowite, jak to potrafi upokorzyć człowieka. No, dawaj, żeż, kurczę, kręć, mielisz, mielisz, stary, no. Bo musimy do tego czerwonego dopedałować. O, starczy. Dobra. Niesamowite, kurczę, poprzednio mi to nie sprawiało takiego problemu strasznego. Naładowaliśmy sobie jeden automat. Wciskam spację. I niesamowite, mamy grę Galaxian, prawdziwą grę Galaxian, nie wiem. Kurczę, szkoda, że nie sprawdziłem tego, no tym razem nie mogę na razie tego sprawdzić, gdyż właśnie internetu nie mam. W którym roku ta gra w ogóle wyszła? Pamiętacie, to po prostu chyba było popularne w latach 80. praktycznie wszędzie, na każdej konsoli. Pamiętam, że to było na... Była taka konsola, chyba Rambo się nazywało. I to tam było po prostu. Nie wiem, nie wiem. No, wszystkie te Atari jakieś, kurcze, Commodore 64, ta gra zawsze była. Oczywiście tam była różna grafika. W niektórych edycjach te muchy były już takie trójwymiarowe, jakieś wypasione i tak dalej. Nie było tak jak teraz, właśnie. Tu widzimy w takiej bardzo oryginalnej wersji tego Galaxiana, naprawdę. I to była wypasiona gra. Jeszcze pamiętam na dworcach, kurczę, często stał automat. Pamiętam w Krakowie na dworcu PKS. W tym już nie ma tego dworca, w tej chwili tam galeria stoi. I tam na tym dworcu, pamiętam, stała taka maszyna. I właśnie przychodzili czasami różni znudzeni ludzie i sobie grali, czekając na autobus. No, a zobaczcie, o co tu chodzi. Tu na dole jest napisane, że za 1000 punktów dostajemy jednego dolca. Prawdziwego amerykańskiego dolara. Czyli jest odwrotność, jest troszeczkę taka przyjemna.
że to nie my musimy wrzucać, wystarczy popedałować trochę rowerkiem. A poza tym to byłoby chyba ciekawe. Zrobić samat gier, gdzie trzeba by samemu po prostu pedałować, powiedzmy. I takie... Popedałujesz, kurczę, 10 minut, to sobie pograsz. No i zdrowe i przyjemne. Przyjemne z pożytecznym. Także tak. O co chodzi w grze Galaxian? O, mamy monetę. Dobra. W grze Galaxian chodzi, jak widzicie, że jeździmy tortem i strzelamy świeczkami do much. Żeby nie siadały na torcie. Ale jak już jesteśmy fanami gier komputerowych... A nie, złaś jeszcze. Ktoś tu, Czesław. Przestawimy, zobaczymy sobie, jak wygląda drugi automat. Także widzicie, stare gierki. Już wydawałoby się, że nigdy nie zagram w Galaxiana, ale nie. Siadam, gram sobie w najnowszą grę przygodową pod tytułem Machinarium. Znaczy, może nie najnowszą, dla mnie najnowszą. I się okazuje, że muszę zagrać w Galaxiana. Naprawdę był to dla mnie bardzo miły moment. No, no, no. Jeszcze powiem szczerze, że jak tutaj był Galaxian, to spodziewałem się, że w następnym... automacie będzie, nie wiem, jakiś Tetris albo Arkanoid. Pamiętacie Arkanoida? To nie mówię o Arku w Noidzie, Arknoid. Przepraszam, jakby ktoś miał na nazwisko Noid, to myślę, że Arek byłoby fajnym tym... fajnym imieniem. Ale najlepiej wymyślił mój kolega, proszę Państwa. Mój kolega ma na nazwisko Lis i postanowił swojego syna nazwać Bruce. Bruce Lis. Ale niestety... żona się nie zgodziła, tak. Dobra, gramy. I trzeba ułożyć... To też jest prosta gra w sumie. No, przepraszam, wcale nie jest prosta. Trzeba się wydostać tą niebieską kropeczką przez te żółte, o tutaj, drzwi. Ale żeby to zrobić, trzeba ten mniejszy kwadracik wepchnąć do tego większego i dopiero można wejść. No i problem jest później inny. Że później trzeba kombinować... Jak to zrobić? Naprawdę bardzo fajna gra i powiem szczerze, że szkoda, że nie ma większej ilości poziomów, bo bym chętnie sobie jeszcze głowę tym połamał. Zaraz, już nie pamiętam. Może tak? Nie, tak. Kurczę. Trzeba się już naprawdę pozastanawiać. I tych bloczków nie można przesuwać inaczej, jak tylko będąc w środku. Kurczę, znowu jakieś lagi. No co to ma być? Ile to? No. Zbliżam się do końca mojego czasu antenowego.